Cześć, z tej strony Wiesław. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na bardzo ciekawy film. Dlaczego twierdzę, że on będzie ciekawy? Ponieważ w tym filmie poznacie bardzo zaawansowane rozwiązanie do kina domowego od firmy Samsung. Będzie to telewizor w połączeniu z soundbarem. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym się charakteryzuje ten telewizor i dlaczego według mnie on jest arcyciekawy i co daje Wam ten soundbar, zostańcie z nami, bo na ten film Was zapraszam. Rozmiar ma znaczenie. I tutaj najlepszym przykładem jest właśnie przekątna telewizora, o którym dzisiaj mówimy, bo mówimy to przekątnej 98 cali. Słuchajcie, prawie 100 cali ekran powieszony u Was w domu na ścianie pozwala Wam uzyskać tak zwany efekt kinowy, ponieważ ten efekt polega na tym, że odpowiedni procent Waszego wzroku jest wypełniony obrazem i ta przekątna Wam na to pozwala. Nie można mówić o obrazie, nie wspominając o takich parametrach jak chociażby poziom czerni czy jasność samego telewizora. W omawianym tutaj modelu o rozmiarze 98 cali za to odpowiada system bezpośredniego podświetlenia za matrycą ze sterowaniem strefowym. Dzięki temu telewizor jest w stanie uzyskać po pierwsze bardzo ładną biel o bardzo dużej sile świecenia. Dzięki temu oglądanie meczu o 11 w ciągu dnia, kiedy słońce świeci nam do tego pomieszczenia, na tego typu telewizorze nie stanowi najmniejszego problemu. Z drugiej strony, kontrolowanie tych stref, jeżeli chodzi o ich wygaszanie, pozwala uzyskiwać bardzo głębokie czernie, tak bardzo pożądane, jeżeli oglądamy wieczorem film typu science fiction w tak zwanej ciemnej, męskiej jaskini. Quantum HDR+. Co się kryje pod tym tajemniczym skrótem? Otóż jest to HDR na omawianym telewizorze Samsung. Co nam daje HDR? Dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza to kolory. Tych kolorów HDR po prostu jest dużo więcej niż w przypadku tej standardowej telewizji, którą oglądamy na co dzień. Druga rzecz to jest to, że na jednej scenie, na jednej klatce jesteście w stanie zobaczyć wszystkie szczegóły, właśnie ilość tych szczegółów, prawda? W jasnych, w ciemnych fragmentach obrazu. Z drugiej strony, jeżeli podłączycie sobie do takiego telewizora konsolę gamingową bądź komputer, to również jesteście w stanie grać w gry w formacie HDR. Procesor w telewizorze Q80C to jest AI Quantum 4K. Tu słuchajcie, jest to procesor, który wykorzystując sztuczną inteligencję połączoną z głębokim uczeniem, przetwarza każdy sygnał wejściowy do rozdzielczości 4K. I teraz słuchajcie, jeżeli mówimy o tak olbrzymim ekranie, to ta jakość obrazu jest tutaj rzeczą kluczową, ponieważ ta rozdzielczość, czyli 4K, ta przekątna tego telewizora nie wybacza żadnych błędów. Dlatego Samsung zadbał w tym konkretnym modelu właśnie o ten bardzo zaawansowany procesor, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, aby każdy sygnał, czy to z wejść HDMI, czy to z internetu, czy to z anteny naziemnej, doprowadzić do perfekcyjnej jakości 4K na ekranie, który widzicie. Co możemy powiedzieć na temat designu tego telewizora, czyli jego wyglądzie? Jeżeli chodzi o jego głębokość, ona naprawdę jest bardzo niewielka, czyli ten telewizor będzie wyglądał świetnie postawiony na swojej podstawie, ale równie dobrze, a może nawet lepiej, powieszony na ścianie w naszym domu. Kolejną sprawą, która rzuca się w oczy, jak tylko po raz pierwszy spojrzycie na ten telewizor, to bardzo subtelne ramki okalające ten ekran. Czyli czy o takim dużym telewizorze można powiedzieć, że jest smukły? Zdecydowanie tak. Za jakość dźwięku w omawianym telewizorze odpowiadają nie tylko głośniki wbudowane w sam telewizor, ale również system dźwięku przestrzennego, czyli Dolby Atmos. Ale my w tym filmie proponujemy Wam kompletne rozwiązanie do kina domowego, ponieważ jeżeli połączycie ten olbrzymi ekran razem z soundbarem Q990C, otrzymacie gotowe rozwiązanie kina domowego. Słuchajcie, moc tego soundbara jest taka, że pozwoli nagłośnić to pomieszczenie, w którym stanie ten zestaw. Głośniki tylne są głośnikami bezprzewodowymi. Mało tego, one znajdują się w pudełku razem z samym soundbarem. Ilość kanałów dookólnych to jest aż 11. Dodatkowe 4 kanały, które odbijają nam dźwięk od sufitu, o subwooferze nawet nie będę wspominał, a arcyciekawą technologią jest technologia Q-Symfony, która jest w stanie połączyć w system dźwiękowy głośniki i dźwięk soundbara z głośnikami samego telewizora. Systemem operacyjnym w omawianym telewizorze jest system Tizen. Tu słuchajcie, jest to system bardzo szybki, bardzo responsywny, dający nam dostęp do bardzo wielu treści, dodatkowo posiadający bardzo zaawansowany system rekomendacji z różnych serwisów streamingowych po to, abyśmy wybrali sobie odpowiedni film, który chcemy po prostu obejrzeć wieczorem. A co jeżeli chodzi o sterowanie inteligentnym domem? Tutaj jakby z pomocą przychodzi platforma firmy Samsung, czyli SmartThings. A co jeżeli kupiliście sobie żarówki Philipsa? A co jeżeli kupiliście żarówki w Ikei? A co jeżeli macie czujnik zadymienia kupiony od innej firmy? No właśnie, dzięki Smart Hub
to telewizor, o którym mowa, jest hubem, czyli taką bramą do innych urządzeń internetu rzeczy, czyli smart things, które macie w swoim domu. Czyli ten telewizor może służyć do sterowania całym waszym inteligentnym domem, a nie tylko i wyłącznie urządzeniami firmy Samsung. Jeżeli chodzi wam po głowie telewizor wielkości prawie waszej ściany w połączeniu z doskonałym soundbarem, który nawet jeżeli mieszkacie w domu, zdenerwuje waszych sąsiadów, którzy mieszkają na sąsiedniej działce, czyli mówię tu o modelu 98 cali Q80C i soundbarze 990C, te produkty są do kupienia w sklepach stacjonarnych MediaExpert, jak również na mediaexpert.pl. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!